Słuchajcie, chciałbym tak ogłosić, tak parafialnie, bo jakoś tak vlogów na tym kanale nie robię, jakoś tak się mało tutaj trochę dzieje. Stwierdziłem, że kurde, no fajnie będzie, super, w razie w jakby się dron zgubił, dobra rzecz, jakby coś to polecam. Chodzi o to, że chciałbym na tym kanale troszkę więcej takich z naszych wypadów porobić filmików, trochę jakichś vlogów i tak dalej, żebyście zobaczyli troszkę coś nowego, coś świeżego. Nie ukrywam, ale pięciocalówkami przez ostatnie ponad półtorej roku latałem tylko i wyłącznie w ten sposób, że to był lot i to tyle. Lot typowo, żeby nagrać film. Niestety takie ćwiczenia, jakieś akrobacje nie wychodziły mi za dobrze. Ja przez cały ten czas katowałem te cinełupy, to wszystko, no i po prostu no jakby trochę zapomniałem, co to jest taki typowy freestyle, jeśli chodzi o pięciocalówki. Elegancko. Dobra, mamy tutaj ramę od FPV Cycle. Mamy tutaj Darwina Stack, mamy tutaj silniki też FPV Cycle. Tak więc no zobaczymy. No i mamy jeszcze całą GoPro, zobaczcie sobie, póki jest cała. Jeszcze nie wymieniana. I idziemy się uczyć PR Loopa przez szczelinkę. To nie? Nie. Przestawimy trochę na Marcina, żeby było widać jego reakcję, jak przywali w coś. Dobra, elegancko, wpinamy się. Uff. Dopiero co polutowałem drona, nie? Ta szczelinka taka... Nie robiłem tego, bo ja tutaj bardziej taki... cinematic jestem. Do latania. Wow. Nagrałem to! Nagrałem to! Nagrywało się też... Ja przelatywałem... też z GoPro. Ja w tym samym momencie przelatywałem. Ja w tym samym momencie przelatywałem, nie? Ja ogólnie jak kamerę ustawioną, to zawsze kurczę trochę ją w dół daję, bo jakoś mi się wygodniej lata. Niektórzy nie rozumieją, jak kurde latają, jak mają na przykład na 35 stopni ustawione. To jest kurde nie dla mnie. Ja to prawie na prosto, jak w cinełupie. Co się stało? O, czekajcie, bo tu poważniejsze rzeczy się będą działy. Pokaż do kamery, co się stało. Niestety jest pierwsza poważniejsza strata. Silniczek. Ej, gdzie jest twój silnik? No właśnie wypadł. Słuchajcie, tak właśnie schowam, bo mnie ostrość tu. Tak wygląda silnik. No, to jeszcze poleci. Na trzech nie da rady. To jeszcze poleci. Znaczy wiesz, jak go znajdę, to może się uda go coś. Mam kropelkę. A oni drona dopiero znaleźli. To jest dobrze, to jest dobrze. To jest dobrze. It's a big old world, I ain't got no limit. Invitation right here, come get it. Everybody come on. Everybody come on. You're gonna have to see it all to believe it. So let loose and don't fight the feeling. Everybody come on. Everybody come on. One, two, three, go. Polecie zobaczyć, czy jest. Ale gdzie, gdzie? No tu, ta okolica, no. To już.
Łatwiej ściągnąć. Na ślepo będziesz leciał? Nie, chyba trzeba tam iść z drugiej strony, bo tam trawa, nie? No i tam te przejść właśnie tam. No, tak więc już zaczynamy przygodę. Nie Tomasz? Co masz? Co? Fajny saifa. No, idziemy. Do dachu spadł dron. Myk jest taki, że kamera jest odwrócona do góry, on nic nie widzi. Fail safe. Tak to jest, jak galeresa nie masz, albo crossfire'a. A tu takie BTS-y są. No, tak więc grubo będzie, grubo. Ale dziury. Tak więc uważajcie. Chyba nie był jednak, albo śmiga połamane. No, to będzie akcja. No, tam było lepiej ewidentnie. Tam jest lepiej wejść, no. Wysportowany człowiek. Tylko tam uważaj, bo ten dach też nie wiadomo jaki, nie? Ta decha też się wygina w tył. No właśnie. Słuchaj. To taki chudy. Ty, z zejściem będziesz miał łatwiej, bo tam drabina z drugiej strony jest. No i to jest... I zaskoczysz. Jest! Pierwszy człowiek na dachu tam jest! Wszyscy od drugiej strony, a ja już tam byłem. Jezu, Jon! Tam było lepiej, no co ty? No co ty, tu jest lepiej. Nie! No tam się, się na rękach zwiesisz, nic nie chcę. No właśnie. A tam weźmiesz, to się ta deska złamie i se kurde jeszcze nogi połamiesz. To też będzie ciężko na tych rękach. Weź tym poruszaj, zobacz, czy to w ogóle trzyma się. Może bym to wyciągnąłem w ogóle. Co zrobiłeś? Co? Nie, wszystko to jest. Trochę się śmigiełka. O, okej, okay, dobra. No i takie tam. No, takie tam. To jest jeszcze do zrobienia. Tak. I co, znaleźliście tego drona, czy nie? Tak, znalazł go. Z dachu, czy wszystko? Na dachu, no. Wylądował. A to wszedł na dach, czy? No. Znaczy prawie spadł, nie? Ale ważne, że się nagrało. Na jednej do góry. Nie no, zostaw to drewno, iść dookoła. Zobaczymy, co Rafał tutaj ma. Nowe gogle. Nie widziałem cię w tych goglach jeszcze. Nie jestem mocno seksowny. O, czapeczka do tyłu. A co, będzie awata? O, patrz. Kupiłbyś sobie porządną drona awatę. Ty nie chciałeś awaty? Nie. Ja bym chciał, żebyś opowiedział historię, jak do tego doszło. Ja nie wiem sam. Jak do tego doszło, nie wiem. Nie. No polatasz jeszcze dzisiaj coś. Na dach też wiesz, jak już się wchodzi. Da. Już spadł? Da. Spadłeś? Już? Czekaj, czekaj, czekaj. No sam nie wróci. Silnik wyłączony. Nie, chodź, pójdziemy po to. Silnik wyłączony. Ta. Na dachu? Leży. Nie, nie, no co ty? Tym razem widziałem, że jest bezpiecznie w liściach. O! Elegancko. U, to lecimy. Spróbujmy coś nie rozwalić.
Pawulcem. Paweł, 25 z LEDami. Niezniszczalny dron. Że tu ogólnie fach druniarza to wytrzyma jest dobra, to? To jest bardzo dobra rzecz. Pokaż tą kamerkę. O, no i jest, no. Ważne, że jest, nie? Jest na miejscu, to jest na miejscu. Mały operator. Rafał, ile ci zostało baterii? 15. Nie wylatasz tego dzisiaj. Podzielę się. No właśnie, no właśnie. I wiele osób z Was pytało się mnie na live'ach i tak dalej, co to za dron wisi, ten taki z białymi silnikami właśnie na ścianie, w norze tam. I to jest dron, którego ściągnęliśmy razem wspólnie z xor.pl i zamierzamy budować takie składaki, typowo to, co widzieliście teraz, jak to latało. Nie jestem jakimś tam freestyle'owcem i tak dalej, żeby nie wiadomo, jakie tam wyczyny robić, ale dla własnej frajdy, do poćwiczenia czegoś, no powerloopa się po prostu wypadało już nauczyć. No i jak widzicie, no całkiem to sprawnie zaczęło wychodzić, mimo że latam samymi cineupami. Ten ruch taki do tyłu, co się robi, tą beczkę taką do tyłu, no to jest najgorsze, bo tam trzeba wyczuć po prostu ten drążek, żeby to fajnie leciało. Nic się za bardzo nie zmieniło, jest to Boxer od Radio Mastera. Mega polecam to radyjko, mega fajnie, przyjemnie się na tym lata. Jeśli chodzi o gogle, no to mam V2 z tymi luminarami, antenami. I powiem Wam, że jeśli chodzi o te antenki, no to jest mega olbrzymia, duża poprawa, jeśli chodzi o seryjne, te stokowe właśnie anteny, które oni dają, ponieważ no zasięg mamy dużo, dużo większy. Jeśli chodzi o baterie, no to mam baterie FPV Maestra, no i też pizzy, na których latam. Aktualnie lataliśmy na Hero 11 Mini, ale jeśli chodzi o mojego Pawła, którego wcześniej widzieliście, no to był to dron, na którego wybebeszyłem GoPro 11. Widzieliście rolkę na Instagramie, na shortach, tak więc no jeżeli nie obserwujesz mnie na Instagramie, no to też tam możesz wbić. I dosyć sporo dodaję właśnie takiego kontentu tam, teraz typowe relacje i tak dalej. Tak więc możesz tam wbić, zerknąć, jak to wygląda. I to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli masz ochotę, zostaw tam lajka na dole. Będę mega wdzięczny, ponieważ jest to dla mnie jakiś dodatkowy zasięg. A jeżeli masz coś do zapytania się lub chciałbyś coś od siebie dodać, napisz tam na dole w komentarzu, czy tego typu materiały Tobie się podobają. Ponieważ no chciałbym się z Wami dzielić troszkę większą ilością takich rzeczy. Tak więc dajcie tam na dole w komentarzu znać. A, jeszcze jedna rzecz. Jak tam coś, to na mój sklep www.niedźwiedźfilmuje.pl zapraszam, możesz tam mnie odwiedzić. I subskrybuj kanał, nie? No, na razie, trzymaj się.